Piąty odcinek The Last of Us jest najlepiej ocenianym epizodem serialu na IMDb z oceną 9,6 na 10. Nic dziwnego, ponieważ był w nim duży ładunek emocjonalny na końcu, dobrze zbudowane backstory Henry'ego i sama, a także największa dotychczas scena akcji. Na jej potrzeby zbudowano fragment miasteczka, a zdjęcia do niej trwały przez 3 tygodnie, co jak mówić, cały zespół było bardzo wyczerpujące. Żeby ją nagrać, przez kilka dni uczono 85 kaskaderów, jak poruszają się postaci zarażone grzybem. Finalnie w scenie zagrało 60 statystów, których charakteryzacja trwała 5 godzin i wymagała pracy 60 charakteryzatorów. W głównej scenie widzieliśmy Purchlaka, czyli zarażonego od około 12 lat. Nie jest to jednak ostateczna forma, jaką może przybrać zainfekowany. Scenę z Purchlakiem nagrywano z kaskaderem noszącym kostium i na wszelki wypadek na green greenscreenie, gdyby jednak trzeba było zrobić go w CGI. Za kostium odpowiada Barry Gower, czyli charakteryzator odpowiedzialny również za charakteryzację Wekny ze Stranger Things, wiserysa z Rodu Smoka czy Nocnego Króla z gry o tron. Kostium ważył około 40 kg i kosztował pół miliona dolarów. Nosił go Adam Basil, który pracował przy tak wielkich produkcjach jak Venom, Bond, Django czy Piękna i Bestia. Pomimo bardzo drogiego kostiumu i mnóstwa pracy w niego włożonego, finalnie zdecydowano się jednak zrobić purchlaka w CGI. Twórcy powiedzieli, że to, że jednak mieli odniesienie w postaci kaskadera w kostiumie, było pomocne. Uwagę przykuła również dziewięcioletnia gimnastyczka, która wcieliła się w dziecko klikera, które zabiło Katlin, co swoją drogą było dla tej postaci ironią losu, ponieważ w rozmowie z Henrym powiedziała, że dzieci przecież umierają. Uwolnienie klikerów z kanałów, w których więziła ich Fedra, było również zaprzepaszczeniem wszystkiego, o co walczono, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że przez nich Kansas City upadnie. Po ataku zostaje zarażony niestety sam. Emocjonalnie druzgoczącą sceną jest, gdy siedzi on tyłem do Eli. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ w ten sposób chciał ją chronić. Wiedział, że gdy Gryp przejmie nad nim kontrolę, a Eli wstanie z łóżka, to jej nie usłyszy. Rzeczywiście tak jest, ponieważ sam atakuje dopiero po tym, jak Eli go dotyka. Henry finalnie jest zmuszony zabić swojego brata i wiemy, że jest to pierwsza osoba, którą własnoręcznie zabił, co jest jeszcze bardziej zrozgoczące. Pamiętajmy, że brata Katlin wydał Fedrze, a nie samemu zabił. Uświadamiając sobie, że nie ma już powodu do życia, popełnia samobójstwo i daje też Joelowi wiedzę na temat tego, co mogłoby się stać z nim samym, gdyby ten stracił Ellie, która stała się sensem i celem jego życia.